Charlemagne to bardzo nietypowy brytyjski czołg ciężki, który już niedługo trafi do najnowszego sklepu Trybu na tarcie. Aby zakupić ten rzadko spotykany pojazd premium, trzeba będzie uzyskać co najmniej złoty stopień i przygotować aż 12 tysięcy obligacji. Przyznacie, to bardzo dużo jak za 8 tier, szczególnie że czołg nie jest wybitny i konkurencja jest dużo tańsza. Zobaczmy więc, czy warto tyle za niego zabulić. Przechodzimy do bitew. Nie ukrywam, ja tego pojazdu nie posiadam, na szczęście, więc jedyne co mogę wam zaoferować to powtóreczki, choć z nimi też jest problem, bo praktycznie nikt tym nie gra. A jeśli już gra, no to na full goldzie i do tego z fioletowym wyposażeniem, bo inaczej jest po prostu bardzo ciężko. Dlaczego, moi drodzy? Bo pociski podstawowe są po prostu okropne i pojazd ma parametry, które trzeba bardzo mocno poprawić, aby to do czegokolwiek się w ogóle nadawało. Zaraz to bardziej wytłumaczę, ale wcześniej chcę jeszcze podkreślić, że jest to pojazd premium, czyli posiada bonus do zarabiania, choć koszty, które ponosi, są naprawdę kosmiczne, więc to zarabianie to jest takie w cudzysłowie. No i moi drodzy, wypadałoby jeszcze ogłosić, kto wygrał ostatniego giveawaya na pudełka. Teraz widzicie dwóch szczęśliwców i dzisiaj tak samo dwie osoby dostaną trzy pudełka. Wystarczy tylko zostawić suba na kanale, polubić ten materiał i napisać komentarz właśnie z odpowiedzią na pytanie, czy planujecie kupić Charlemagne, tak czy nie, i jak go oceniecie w skali od 1 do 10. Pamiętajcie, aby podać swój nick w grze. Wasza ocena może powstać na podstawie waszego po prostu doświadczenia, jeśli graliście tym pojazdem na jakimś innym koncie, albo po prostu oglądacie ten film i ten materiał na pewno może wam jakoś pomóc, aby ocenić pojazd. Ja sam od razu mówię, że mam mieszane zdanie co do niego. Na pewno nie za bardzo chcę go kupić. Teoretycznie zbieram pojazdy, rozumiecie mnie? Ja zbieram maszyny w WoCie, premium też. Więc no, chcę go mieć z tego powodu, ale z drugiej strony jest on dla mnie nieprzyjemny i wiem, że jakbym chciał go mieć, to musiałbym w niego wpakować mnóstwo wyposażenia fioletowego, różowego i do tego pewnie bym się strasznie wnerwiał, więc nie do końca go chcę mieć. Tak chcę i nie chcę, co nie? Jako kolekcjoner tak, ale jako fan też maszyn przyjemnych, no to już niekoniecznie. I już wam teraz chcę to wszystko lepiej rozwinąć. Więc moi drodzy, mamy tutaj działo, które nie pasuje do Brytolii. Bo jak grasz, powiedzmy, Conquerorem, Super Conquerorem, to kojarzy ci się przyjemne brytyjskie działo ogół ciężkiego, co nie? 120. Tu też jest 120 na 8 tierze, więc powiesz, ale rewelacja. I nawet jest lepszy damage niż w 10 tierze, bo to jest 440. To w sumie jak tak popatrzysz, jak w radzieckim czołgu, co nie? Penetracja na podstawie też nie jest zła, 220 na goldzie 270, ale reszta jest obrzydliwa. Celność to jest 0,44. Brytyjskie działo. Czas celowania 3,5 sekundy. Przeładowanie 16 sekund. No przecież to można się tutaj, o, puknąć, walnąć w łeb. DPM jest okropny. Co jeszcze? No, pociski podstawowe lecą z prędkością, ziomuściu, słuchaj, 597 metrów na sekundę. To leci jak z trolla, rozumiesz? Jakbyś strzelał troll tankiem, to jest takie uczucie. Strzelanie tym na większej odległości to jest tragedia. Dlatego, jak odpalasz powtórki, bardzo ciężko mi było cokolwiek znaleźć, musiałem wiele obejrzeć, choć no, wybór może nie był ogromny, ale większość się nadawała, bo tylko ludzie full gold grają, a o to chodziło, żeby pokazać też to podstawowe. Tutaj też będą goldowe, ale później. Dopiero goldowe dają jakąś taką sensowną prędkość. Widzisz, 270 i czas i ten tor lotu pocisku już jest jakiś w miarę normalny, bo prędkość pocisku to jest 924 metry na sekundę. Także jeśli chodzi o ten pojazd, no to jest katastrofa. To jest po prostu katastrofa, jeśli chodzi o prędkość pocisków. Na szczęście opuszczanie jest normalne, 10 stopni. No i co jeszcze warto powiedzieć, stabilizacja jest dość dobra, więc stabilizator tutaj no i tak jest używany przez graczy, ale stabilizacja na szczęście jest taka naprawdę spoko. Jaki jest problem, kiedy przełączasz się na goldowe, tak jak bohater? No problem jest taki, że cena pocisku drastycznie wzrasta. Zwykły jest, no powiedzmy, dość ekonomiczny, bo kosztuje tam 890 srebra. Goldowy kosztuje 4800, więc no wiadomo, grając na goldzie dużo płaci się, jest to jedna z najdroższych w użytkowaniu premek 8 poziomu. Bardzo dużo graczy tym płacą za bitwę, średnio za samą amunicję płacą 33 740. Średnio. Za amunicję, nie mówimy o naprawie, nie mówimy o materiałach eksploatacyjnych. To jest naprawdę bardzo dużo.
bardzo drogi czołg. Także działo, widzicie jakie jest. Co dalej? Mobilnościowo pojazd nawet jedzie, no 35 do przodu, 15 do tyłu, moc na tonę jest spoko, bo tam ponad 16 koni. Także jazda jest git. Żywotność jest ograniczona. To znaczy mamy 1500 życia, to jest mało. To jest mało. Caernarvon drzewkowy ma więcej. No i 1500, no to mówię, to nie jest jakaś super wartość, a pancerz jest taki trochę nietypowy, bo brytole się kojarzą z twardymi wieżami i z kiepskim kadłubem. To tu jest odwrotnie, bo masz super kadłub, dolna płyta bardzo twarda, górna płyta twarda dość, ale wieża jest problemem, masz garnek, który ma 100 mm i obok jarzma są płyty, gdzie jest niecałe 200. Więc bez sensu, wieża jest weak pointem. Nie kadłub, tylko wieża. Nie możesz grać na wieżę, a masz dobre opuszczanie. Porąbana sprawa. Pojazd poza tym oczywiście ma jeszcze... Co? Znów dziwną rzecz. Słaby zasięg widzenia. 380 metrów to jest słabo. Jak na brytola oczywiście. Bo na tle radzieckich czołgów to wciąż jest spoko wartość. No i kamuflaż też nie robi jakiegoś wrażenia, więc... Powiedziałem na samym początku odcinka, to jest nietypowy czołg. I to jest nietypowy brytyjski czołg. On absolutnie nie nadaje się w ogóle do tej nacji. Znaczy do tej nacji. No tak, w sumie nie nadaje się do tej nacji. Jakby go dać do radzieckiego drzewka albo do radzieckiej nacji, no to powiedziałbyś, no typowy radziecki pojazd. Ale jak na brytola, totalnie, totalnie odstaje. Więc tak tutaj, moi drodzy, wygląda sytuacja. Ta bitwa już powolutku się kończy. Zostały trzy czołgi, ostatnie AMBT, AMX CDA-105 i T-103. Bohater może tutaj już zaraz skończyć AMBT. Jedzie, ciśnie. Już się wydaje, że zaraz będzie przeszło, ale ten AMBT ucieka i padamy teraz łupem snajpera AMX CDA-105 i bitwa się na nas kończy. Za taką bitwę bohater dostaje 167 tysięcy. Za amunicję wyszło sporo, za materiały też trochę, naprawa 8 tysięcy i na czysto mamy razem 88 koła. To wciąż spoko, pamiętajmy, to jest prymka, także coś tym i tak idzie zawsze zarobić, nawet grając na bogato. Bohater grał tak trochę na bogato, trochę nie. Więc to była pierwsza runda, przechodzimy teraz do drugiej. Przypuszczam, że mogą pojawić się komentarze typu: a ta multi narzekasz na czołka, pewnie nim nie grałeś. No ale tutaj akurat sytuacja jest taka, że grałem Charlemagne, bo dostałem go do testów jako community contributor i po prostu, no źle to wspominam. Mimo tych jednak złych wspomnień, będę raczej zdecydowany dać temu czołgowi drugą szansę i kupię go za te 12 tysięcy obligacji, jak pojawi się w sklepie trybu natarcie, bo przypominam, to nie będzie ten zwykły sklep, tam gdzie jest Patriot, tam gdzie jest Lorca 40 ton, to jest ten nieszczęsny sklep trybu natarcie, gdzie trzeba grać w formacie 7x7, aby wcześniej ten pojazd uzyskać. No ale mówię, mam nadzieję, że moje drugie podejście do niego będzie bardziej udane. No i też mogą pojawić się komentarze, że to będzie troszeczkę granie nim jak Gonzalo, jak Kalibanem. No ale też nie do końca, ponieważ jednak jak ja gram Gonzalo czy Kalibanem, to mam takie uczucie, że ta wieża jest taka pewna, że jak podniesiesz działo Kalibanem czy po prostu Gonzalo, to ta wieża bardzo ładnie odbija. Tutaj jest tym gorzej i jeśli ludzie, powiedzmy, że wiedzą, z czym walczą, no to ta wieża no już nie robi większego problemu i nie odbija, co nie? Kolejna kwestia, też jednak Gonzalo i Kaliban mają tą większą alfę, bo mają hasze. Gonzalo może pierdyknąć za średnio 530 na hashu, no i do tego ma lepszy DPM od tego. A Kaliban, no to wiadomo, ma magazynek, dwa strzały, które robią totalną sieczkę, więc też no jest to trochę co innego. Granie Charlemagne moim zdaniem jest jeszcze słabsze. No ale tamte są tylko za kasę, a tego będzie można mieć w sumie za darmo, jeśli nie patrzymy na to, że nasz czas też coś kosztuje, prawda? No właśnie. Także nie chcę tutaj tego pojazdu jakoś tak totalnie przekreślać. Wiem, że są osoby, które, no bardzo dobre, które w niego zainwestowały i sobie go chwalą, ale mówię, no jest to raczej czołg, w który trzeba sporo wpakować, aby dawało to jakieś sensowne efekty. Także mam złe wspomnienia, ale dam mu drugą szansę. Ciekawy jestem, czy wy również zastanawiacie się, a może też go kupię i zobaczę, jak to będzie. W tej rundzie po raz kolejny mamy walkę na blisko. Tak jak powiedziałem, wybór powtórek jest wręcz śmieszny. Znalazłem dwie, gdzie ktoś gra w ogóle na zwykłych.
Także no bardzo ciężko coś takiego znaleźć. No i zwykle są to bitwy, gdzie jest walka bardzo na blisko, bo wtedy te pociski podstawowe aż tak nie przeszkadzają. Jak masz walkę na, powiedzmy, 100 metrów, albo mniej jak tutaj, to że pocisk leci wolno, to nie jest problem. No ale wiadomo, czym większa odległość, czym większa mapa, no tym jest większy problem. Logiczne, prawda? Więc wyobraźcie sobie, że rzucę was na prochorówkę i wy widzicie, jak ten pocisk leci, 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 a rywal lekko się obraca. O, nie weszło. A potem 16 sekund ładujesz kolejny pocisk, który też cholera wie, czy trafi. No rozumiesz mnie na pewno, że to nie musi być nic przyjemnego. Tutaj jest taki moment, że ten pojazd nawet odbija. I to mi się wydaje, że wynika z tego, że on jest tak rzadko spotykany w bitwach, że ludzie mogą trochę panikować, trochę tak czuć się niekomfortowo. To mi się wydaje, że jest istotne. Najczęściej tak mam, kiedy dostaję nowe czołgi do testowania. Powiedzmy, że wyszedł Tiger Mouse z paczek, to na początku, kurde, ładnie odbija, zarobiście, jest git. A potem, od razu, dwojeczka i po wieży, pyk, pyk, pyk. To jest też problem, kiedy testujesz czołg nowy, nie masz do końca miarodajnej opinii, bo ty zaskakujesz oponentów. A kiedy czołg już jest, powiedzmy, jakiś czas w grze, ludzie się z nim oswoją, no to pancerz przestaje robić zwykle takie cuda. Oczywiście jak trafisz na jakiegoś pomidorka albo nowego gracza, no to dalej jest spoko, ale jak trafisz już kogoś bardziej ogarniętego, to sytuacja się zmienia. Też mi się wydaje, że istotne w tym czołgu jest to, że ta wieża jest taka trochę mała, co nie? Ona tak, no nie pasuje do kadłuba. I to też może być istotny plus, który sprawia, że ludzie nie są w stanie przymierzyć obok jarzma. Tam, gdzie jest ten pancerz słabszy. Więc to wszystko są takie rzeczy, na które trzeba też patrzeć, które mogą robić różnicę. Zastanawiam się jeszcze po prostu, jakby tutaj było, gdyby wstawić turbosprężarkę, bo jak tak patrzę, niby ta prędkość jest bazowa 35, mocna tonę 16,67. Jakby tutaj wstawić turbo, to mogłoby naprawdę spoko jeździć. Tylko wtedy co wywalić, co nie? Dosyłacz, no musisz mieć przy tym słabym przeładowaniu stabilizator, no wypadałoby mieć, no to co wtedy? To byłoby po prostu jako trzecie niby już ulepszonego celowania. No ale będziesz nie trafiał, będziesz mobilny, ale będziesz nieskuteczny. Też pytanie, jak to po prostu wszystko połączyć. Na pewno ten pojazd wymaga głębszej analizy, a ja też nie zagrałem nim 100 bitew, tylko tam powiedzmy z 20 parę, więc też może trochę za mało, żeby tutaj już wybrać idealne wyposażenie pod niego. Ale tak patrząc, no raczej turbo tutaj też bym chciał mieć. No, może mieć dwa zestawy warto. To też jest kolejna kwestia, która chodzi mi teraz po głowie. Bohater natłukł 5000 uszkodzeń. Ma 3 prawie tysiące odbitych, więc ktoś może sobie pomyśleć, że kurde, ale odbija pięknie, co nie? No i teraz chyba stajemy przed szansą na czwartego fraga. To jest ten Charmle, który tak mi się wydaje, że może nam wjechać pod celownik. No niestety, wyprzedził nas Centurion. Szkoda, bo szansa była, ale nie udało nam się tutaj tego gościa dobić. Jedziemy teraz po Patriota. Nie wiem, czy to jest dobry plan, czy nie lepiej byłoby pomóc kontrokaro sojusznikowi, który tam chyba jest w ogóle bokiem albo tyłem. Jakby teraz odbić w lewo. Jakbyś odbił tam. No właśnie, masz na niego bicie. Dobra decyzja. To jest moim zdaniem bardzo dobry ruch, bo tego kontrokaro wypadałoby wykończyć. Mierzymy. Pyk. Dostał. I czy oddam jeszcze jeden strzał? Tutaj już mogę mieć zdanie, że niekoniecznie. No właśnie, już go obijają, bo ładujemy strasznie, strasznie długo. Ale chyba go zdejmie. Zdejmuje go bohater. Chociaż tyle. Także to była druga bitwa, którą dla was miałem. Więcej już nie mam, bo nawet nie ma za bardzo czego pokazywać. Dajcie znać, jak oceniacie Charlemagne. Czy planujecie go kupić? Czekam na komentarze. I dwie osoby dostaną pudełka świąteczne. To tyle, moi drodzy, ode mnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.